Witam bardzo serdecznie na kanale Sunlight Tarot, tarocistka Fortuna kłania się. Dzisiaj, moi drodzy, horoskop tygodniowy dla byka panny Koziorożca od 13 do 19 listopada. Także zaczynamy tarot, karty Kipera na koniec, które dobrze znacie. Także, moi drodzy, zaczynamy od tarota. Ja przypominam do kart 13-19 listopada. Tutaj dla Was, moi kochani, trójka buław od poniedziałku, podróż, sprawy handlowe, kupno, sprzedaż, ruszacie do przodu, że tak powiem, z kopyta ten tydzień. Byk bardzo odważnie wchodzi w tydzień. No i radośnie, tak? We wtorek dopiero są relacje tutaj sprzeczne, może być kłótnia, skłócenie z kimś, jakiś problem, no i oczywiście ból głowy, tak, uważamy na to. W środę już jest stabilizacja, pogodzenie i oczywiście bardzo dobrze tutaj z rodziną, załatwiacie sprawy, rozmawiacie i wszystko jest po Waszej myśli, dogadujecie się w sprawach rodzinnych. I oczywiście jest bezpieczeństwo. W czwartek przy tym rycerzu monet jest bardzo dobry status finansowy, jest tutaj polepszenie warunków pracy, bonus jakiś, nagroda. Wszystko Wam wychodzi co do finansów. W piątek również jest dużo pracy, planowanie, strategia i oczywiście, moi drodzy, zajmiecie się tym cały dzień. Nie będziecie wiedzieli nawet, kiedy Wam ten dzień zleci, że tak powiem. Także bardzo dobre perspektywy dla domu, dla finansów w tym tygodniu podsumowując. I w sobotę też jest spełnienie, harmonia, miłość, dogadujecie się we wszystkich kwestiach. I oczywiście, kochani, może być jakaś randka. Nawet w stałych związkach też możecie randkować. Wszystkie decyzje podejmujecie wspólnie. I w niedzielę problemy tutaj, moi drodzy, problemy ze snem przede wszystkim. Niespokojny dzień, taka karta obawy, strachu, ja to mówię, oczekujecie na zmianę, która na pewno przyjdzie, ale przy tym bardzo się stresujecie. W zdrowiu problemy ze snem, tak jak mówiłam, planowanie może wizyt, badań lekarskich, bóle głowy, bóle kości, podwójne narządy. Na te rzeczy uważajcie, szczególnie oczy, uszy, okolice głowy. No dobrze, kochani, i teraz co karty Kipera mówią? Dziecko, problemy, moi drodzy, i tutaj jakieś niejasne sprawy. Nowe, może tak, mogą być problemy z dziećmi u niektórych, a ci, którzy nie mają, te osoby, które nie mają dzieci, to dla tych osób możliwe, że nowy problem ze starszym człowiekiem. Tutaj jakieś ukrywane przed Wami są sprawy, może być jakieś oszustwo, także też uważajcie, bo tu spór jednak jakiś wyszedł. Także oszustwo, jakieś niejasności od starszego mężczyzny. No dobrze, ja Wam życzę wszystkiego dobrego i przechodzimy do panny, kochani. Panna. Od 13 do 19 listopada. Co u panny? U panienki poniedziałek bardzo dobrym dniem, takim spokojnym, uduchowionym. Możecie z kimś ważnym rozmawiać, możecie mieć tutaj jakieś doradztwo, nauka, potrzeba zgłębiania wiedzy,
ale też medytacja, modlitwa, także bardzo ważny poniedziałek. Wszystko powinno Wam się powieść w tym dniu. Jakie działania zaczniecie, rozpoczniecie, to wszystko się uda. We wtorek podróż, gdzieś panna będzie wyruszała, możliwe, że zostawicie przeszłość za sobą i tutaj też są jakieś spotkania różnego rodzaju. Także dobry dzień na podróżowanie, może do kobiety, możliwe, że z kobietą. W środę, kochani, jest troszkę takiego smutku, odpoczynku, zarazem obwiniania siebie, innych. No, musicie przemyśleć swoje życie, przeszłość i tak dalej, przerobić trzeba pewne sprawy, tak? I wychodzicie z tego cało oczywiście, bo martwicie się tylko chwilę w środę, a w czwartek już jest wasza intuicja, która przychodzi do was z pomocą, tak? Pomocna intuicja, pomocna może starsza jakaś osoba, kobieta, jest rozwiązanie problemu. No i oczywiście w piątek też nowe początki, bo przemyśleliście dużo, no i nowe początki, nowy rozdział, czy to w finansach, czy w uczuciach, czy w pracy zawodowo, macie dużo kreatywności, macie dużo chęci działania i super jest. Ten mak przynosi naprawdę taki powiew świeżości w życiu i wielkich możliwości, także proszę się nie martwić. W sobotę, jak to w sobotę, dużo obowiązków domowych, zawodowych, robicie różne rzeczy dla siebie, dla innych. I może Wam wieczorem starczy czasu, kochani, dla siebie, na obejrzenie jakiegoś filmu. Posprzątacie, pogotujecie w dzień, a wieczorem coś zrobicie dla siebie, tak jak to w sobotę. Po zakupach, tak, po porządkach. I w niedzielę podróż lokalna, nie za daleka, ale też bierzecie sprawy w swoje ręce, cieszycie się życiem, jest dobrze, jest poukładane, wszystko macie naprawdę szansę na sukces. Trzy wielkie arkana. Rydwan Mak, cztery, przepraszam. Rydwan Mak, arcykapłanka i Hierofant, czyli arcykapłan. Kochani, jest szansa na rozwój bardzo duży, na sukces. W zdrowiu tylko uważajcie, jeszcze powiem, sprawy hormonalne, sprawy kobiece, gardło, krtań, zatoki. Uważajcie na siebie. Pamiętajcie, kiper dobrze podpowiada. Nie zbaczajcie ze swojej ścieżki, jesteście na dobrej ścieżce życiowej. Kończycie stary jakiś rozdział w tym tygodniu i przechodzicie do czegoś albo zupełnie nowego, albo dołączacie, bo jest mak. Dołączacie możliwe, że niektórzy coś do waszej pracy, a niektórzy mogą naprawdę tą pracę mieć szansę zmienić. Bardzo ładnie to wyszło. Ja Wam życzę powodzenia, kochani. Macie maga, pamiętajcie, w tym tygodniu. I koziorożce, kochane koziorożce, widać Was, widać. Zobaczmy, jak tutaj to wygląda, moi mili. Od 13 do 19 listopada. No, bardzo tutaj rodzinnie, kochani, no same kielichy prawie. O, powiedziałam i tak jest, widzicie? Księżyc od poniedziałku, powroty ludzi z przeszłości i różne sprawy powracają, fajnie to wygląda. Macie szansę na załatwienie. Wyjaśnienie przede wszystkim czegoś z przeszłości, choć nie będzie tak łatwo, nie będzie tak jasno, bo emocje zmienne i może Wam się wydawać, że nic się nie da zrobić, ale przyjdzie do Was na przykład jakieś wyjaśnienie. We wtorek, kochani, jest rozmowa z dziećmi, spotkania z przeszłością, bardzo dobry czas, jeśli nie poświęcicie czasu dzieciom, to będziecie się spotykać ze znajomymi, jeśli będziecie mieli chęć, bądź rozmowy telefonicznie,
muzyczne bądź jakieś wiadomości, które przyniosą Wam radość. Wspominanie i oczywiście takie szczęście, bo tutaj to jest szczęśliwa osoba, która żyje w swoim świecie we wtorek. W środę też jest podróż lokalna, gdzieś się wybieracie, może gdzieś tak do 200 km macie szansę na to, żebyście się tutaj radowali, bo jest zasłużona taka, moi drodzy, nagroda za sukces, tak? W środę. W czwartek mężczyzna pomocny, może z przyszłości, możliwe, że z rodziny, ktoś podpowiada, co robić, ktoś jest chętny do pomocy i to jest najważniejsze, że mamy takie osoby koło siebie i jest dużo takich pozytywnych emocji. Piątek, tutaj szukacie czegoś w życiu, może w internecie, obawiacie się, czy podołacie, zastanawiacie się nad wieloma sprawami, jak to będzie dalej. No, ale też możecie szukać czegoś dla siebie, dla rodziny w internecie, tak, jakieś zakupy. W sobotę, kochani, dziesiątka kielichów i tutaj właśnie są spotkania rodzinne, miło, przyjemnie. Omawianie różnych planów, różnych uroczystości i tak dalej, przerabianie, moi drodzy, wszystkich tematów rodzinnych. No i oczywiście taka harmonia, sielanka, tak? I w niedzielę możliwe, że, no nie wiem, czy to będzie niedziela taka pracowita czy handlowa, tu dobre pieniądze koło Was, może coś kupicie, sprzedacie, jakieś transakcje finansowe będziecie robić fajne, życie się dobrze układa w niedzielę, gdzieś wyruszycie po jakieś zakupy domowe, może coś dla domu właśnie, dla siebie, fajnie to wygląda. Ja bym powiedziała, w zdrowiu u koziorożca no są pewne zagrożenia, bo wirusy, bakterie uważamy, od dzieci szczególnie albo w podróży możemy złapać. Sprawa kości, trochę kolana, mogą boleć nogi, kręgosłup i szyja oraz oczy. Oczy bardzo wrażliwe. U niektórych. Dojrzały mężczyzna, no właśnie, nawet tu położyłam na tym królu kielichów. Dojrzały mężczyzna będzie bardzo ważny, pomocny w tym tygodniu. Jest też, moi drodzy, jakiś problem. Przyjdzie do Was mężczyzna, być może kolega, znajomy, nie wiem, bądź z rodziny ktoś, siwy starszy pan, zdesperowany i będzie chciał uzyskać pomocy, możliwe, że będzie chciał pożyczyć pieniędzy, będzie chciał z Wami załatwić jakąś sprawę. Także tak to wygląda. Dziękuję, kochani, za uwagę, pozdrawiam i życzę wspaniałego tygodnia. Do usłyszenia, trzymajcie się.